Pani Małgorzato, Kasia Sokołowska obwieściła, że zostanie mamą. Dojrzałe macierzyństwo. Jakie jest? Czym się charakteryzuje? Jakie rady dla Kasi? Ojej, to ja nie czuję się jakoś, nie czuję się tutaj nie wiem, w takiej roli dawania rad, ale no myślę, że na pewno jest bardzo szczęśliwa. Gratuluję jej z całego serca i partnerowi również. Myślę, że to, co jest pewne, że to późne macierzyństwo to jest takie macierzyństwo zazwyczaj bardzo wyczekane, takie uszczęśliwiające, uskrzydlające i na pewno bardzo takie świadome. Natomiast muszę przyznać ze swojego doświadczenia, że jednak biologia wymyśliła to wszystko świetnie, że dobrze być mamą trochę wcześniej, bo ma się więcej energii, więcej sił i trochę więcej cierpliwości.